Radio na 92,8 FM. Na każdą pogodę, na każdą porę dnia. Zrobią sobie za co i se idą na... No właśnie. Rąbało ich? Jeszcze się chyba ten... o Boże! Bo ten nie powinien wjeżdżać. Prawa strona. By było. No to już jest moc. Co to było? Dzik, dzik. Dzik? Tak, to był dzik. I teraz... Brawo! Brawo! Chcą jak najbardziej dokładnego odzwierciedlenia tutaj tej czynności przeszukania. Jeżeli na przykład możecie żądać umieszczenia, w tym protokole rzeczy, których policjant sobie nie wpisał. Jeżeli nie chce tego umieścić, to wy nie macie obowiązku dopisać takiego protokołu. Genialnie, po prostu genialnie. Niech pan uważa, bo tu jest ruch prawej ręki. On miał pierwszeństwo. Tak, tak, tak. Nie ma tu znaków. Nie ma znaków. Ktoś pana trafi i będzie pan miał pretensje. O, żeś wymyślił, chłopie, ja pierdolę. O kurde. Przed autobusem tak wyjechać, to trzeba mieć wyobraźnię, albo jej braknie. Zgodnie z konsensusem naukowym, to może nie będzie trzeba grzeć węglem. A Grecy podobno zapraszają Niemców do siebie na zimę właśnie. Ale żeby... Tak, ale już dawno przejechał. Dojeżdżałem i trzeba ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Nie ma pan racji. Jest znak ustąp pierwszeństwa. Widzimy się na stampanie. Dziękuję. Przejazdu na zwężeniu.
literatury fantastyczno-naukowej. Ja. Yeah. W tym samym roku, w którym pojęcie roku świetlnego wywołało mój podziw, okolice mojej wioski nawiedziła powódź, zwana Wielką Powodzią z sierpnia 1975 roku. Jednego dnia w rejonie Jumadien, w prowincji Henan, między S a S chciałem zrobić, z tego wyszło wielkie nic. Tak, na przejściu zabierz. Za chwilę program Trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Żeby nie przyciągać uwagi, łodzie poruszały się w przód i w tył na małym obszarze, zarzucając i wyciągając bez powodzenia sieci. Porucznik miał w tym wprawę i udało mu się złowić nieco ryb. Kang Ming dowiedział się, że pochodzi z wioski rybackiej w Shantungu. Członkowie załóg większość czasu spędzali na pokładach, grając w karty albo rozmawiając na różne tematy, zwróceni plecami do słońca. Jedynymi sprawami, których nie poruszali, było ich zadanie i los małej flotylli urządzającej zasadzkę. Po zmierzchu, po tak długim oczekiwaniu, zespół trochę się rozleniwił. Od ich ostatniego kontaktu z kwaterą główną minęło 8 godzin i od tamtej pory nie słyszeli w radiu nic oprócz szumu. Kang Ming nie spał od kilku dni, więc monotonny rytm fal oceanu działał na niego usypiająco, ale się nie poddawał. Ktoś szturknął go lekko. Był to komandor porucznik. Niech pan spojrzy w lewo, ale tak od niechcenia, powiedział cicho. Nad horyzontem wznosił się czerwonawy księżyc, oświetlając jasno powierzchnię oceanu. We wskazanej stronie Kang Ming zobaczył falę w kształcie litery V, a potem... Co za księżu? Jaki debil, co? Gościu! Europa.
która kupuje nawet 60% rosyjskiego wydobycia. Wielka Brytania już zapowiedziała, że do końca roku też przestanie rosyjską ropę sprowadzać. Unia Europejska zaś dopina embargo na rosyjską ropę sprowadzaną tankowcami. Co o tym się wydarzyło?